masturbacja. Widać, że lubi pani masturbację. Uwielbiam się masturbować i bardzo mi przeszkadza to, że jest ona dyskryminowana przez Kościół katolicki, który widzi w tym grzech. To jest ogromna przyjemność. Dużo na ten temat pisałam. Chce pani coś więcej o tym powiedzieć? 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego prawo. Taka była moja decyzja. Każda kobieta, która podejmie decyzję o tym, że chce dokonać aborcji, powinna mieć do tego prawo. Ja skorzystałam z tego prawa. W jakiej formule? Nie rozumiem. Jak pani przeprowadziła tę aborcję? No to jest moja prywatna sprawa. Ale jednak o tym, że przeprowadziła ją pani, zechciała pani powiedzieć, więc może powie pani słowo więcej. Nie zechcę. Cześć. Zemdliło mnie i krew mi z twarzy odpłynęła. Zemdliło mnie i klucha w gardle mi stanęła. Zemdliło mnie i kurcz mnie złapał w lewą nogę. Zemdliło mnie. Zapraszam do gry! Dzisiaj w programie dwie normalne, zdrowe polskie rodziny. Rodzina Bawołów! I rodzina Juchu! Tak, Tomek, Michał, pierwsze pytanie, skupcie się. Siada na twarzy! Tomek był pierwszy, brawo Tomku, siada na twarzy. Mucha. A, wydaje mi się, że to dobra odpowiedź. Zobaczmy, czy jest mucha. Aj, no niestety, nie ma muchy. Pytanie przychodzi do rodziny Juchów. Idąc tropem kolegi, Cichopek. Zobaczmy, czy jest Kasia Cichopek. Tak! 86 osób uważa, że Kasia Cichopek siada im na twarzy. Niesamowite. Pytamy dalej. Teraz ciocia Milf, ciociu, siada na twarzy. Plaskacz. A, sprytnie. Zobaczmy, czy jest plaskacz. Tak! Najwyżej punktowana odpowiedź. 178 punktów. No i Alfred siada na twarzy. Mofofuf. Zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. No, niestety, ale było bardzo blisko. Bawoły przyjmują pytanie. Jest narada. Jesteście gotowi, Tomku? Tak. Tak. No, siada na twarzy? Bo lubi. A sprytnie podeszli do tematu. Czy jest po lubi? Tak! Bawoły wygrywają pierwszą konkurencję. Drugie pytanie. Zwierzę w paski. Z poświęceniem, ale była szybsza. Zwierzę w paski. Świnia z balejarzem. Czy jest świnia z balejarzem? Ale ciociu, to nie jest najwyżej punktowana odpowiedź. Szansa dla Waldka. Nie musiałeś tego robić drugi raz z Matolem. Po prostu odpowiedź. Zwierzę w paski? Pasi konik. Czy jest pasi konik? Najwyżej punktowanie 111. Bawoły grają dalej. Juchowie przyjmują pytanie, jesteście naradzeni, tak, tak. Zwierzę w paski? Koń w więzieniu. O, ostro gracie! Zobaczmy, czy jest koń w więzieniu. Drugą konkurencję wygrywają Juchowie, jest remis, napięcie sięga zenitu. Ostatnia konkurencja. Jak lubisz się? W krzakach. Krzysiu, nie skończyłem czytać pytania. Zasady są nieubłagane. No niestety pytanie przychodzi, prawda, do... Wracajcie siebie, wracaj do budy, pytanie przychodzi do Juchów. Proszę bardzo, uwaga, jak lubisz się... relaksować w krzakach. No niestety. Tak! Tak, pytanie teraz do cioci Milf. Jak lubisz się relaksować? Ja też. Sprytnie! Zobaczmy, czy jest ja też? Dwa razy ja też! 366 punktów! Program dzisiejszy, dzisiejszą familiadę wygrywają Juchowie! Ale brawa też dla Bawołów, dzielnie walczyli! Brawa!
Pierwsze pytanie. Ile może stać pasztet? Odpowiedziałeś nawet całą dyskotekę. Ile ma... 70 punktów! Fantastycznie! Co trzymasz w piwnicy? Odpowiedziałeś, nie powiem. Ile ma? 80 punktów! Najwyżej punktowana odpowiedź. No i najtrudniejsze pytanie. Znany uniwersytet? Jagielloński. Punktów ma? 20! Fantastyczny wynik! 170 punktów! Alfredzie, chodź do nas! Ej, Alfred, Alfred, jesteś niesamowity. Ile może stać pasztet? Odpowiedziałeś... Ile ma punktów? No niestety, zero. Co trzymasz w piwnicy? Odpowiedziałeś... No niestety, zero punktów. Aj, ostatnie pytanie zdecyduje. Znany uniwersytet? Odpowiedziałeś Yale. Powiedziałeś jej. Nie powiedział. Wszyscy wyraźnie słyszeliśmy, powiedziałeś jej. Dobrze, dobrze. Okej, skoro są wątpliwości, ja rozumiem. To jest najważniejsze pytanie. Decyduje o zwycięstwie. W takim razie musimy się tutaj odwołać do najwyższej techniki. Zobaczymy teraz w zwolnionym tempie, bo ci nagrywaliśmy. Co powiedziałeś? Zobaczmy, co powiedziałeś. Proszę bardzo. Oxford, faktycznie! Oxford, moja wina, przepraszam, no faktycznie. Ile ma Oxford? 60 punktów! Juchowy wygrał finał! Wielkie brawa! Chodźcie wszyscy na środek! Machamy! Do zobaczenia za tydzień! Lucha w gardle mi stanęła, zemdliło mnie. I kurcz mnie złapał w lewą nogę, zemdliło mnie. I oddaliłem się wprost na podłogę.